Kłania się Państwu Grzegorz Siemiończyk. Zapraszam na codzienny program Prosto z Parkietu. Moim Państwa gościem będzie dzisiaj profesor Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej, co samo przez się sugeruje, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Pani profesor, ile wynosi dzisiaj inflacja w Polsce? Dzisiaj to nie wiem dokładnie, ale na pewno jeszcze jest bardzo daleka od górnej granicy naszego celu inflacyjnego, bo jak wiadomo, ten środek przedziału to jest 2,5%. My liczymy na to, że rzeczywiście może nastąpić pewne przebicie tych 3% gdzieś tam na przełomie roku, ale potem inflacja powinna wygasać. No, zapytałem o to, ile wynosi dzisiaj, ponieważ jeden z posłów opozycji sugeruje, że GUS manipuluje danymi. Zresztą nie jest odosobniony. On zwrócił się do urzędu z wnioskiem, do Urzędu Statystycznego, z wnioskiem o wyjaśnienie, jak zmieniała się metodologia liczenia indeksu cen konsumpcyjnych. Andrzej Bratkowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej, twierdzi, że coś jest na rzeczy, że istnieją powody, żeby sądzić, że inflacja jest wyższa niż faktycznie pokazuje GUS. No jak nam się coś nie zgadza z naszymi założeniami czy z naszymi tezami politycznymi, to wtedy zawsze trzeba znaleźć winnego i niestety GUS, nie tylko zresztą GUS, bo często też i ZUS, ale w innych kwestiach, jest winny. Nie, GUS dał bardzo wyczerpującą odpowiedź i według mnie to jest liczone rzetelnie, chociaż oczywiście pewne modyfikacje są konieczne, bo one są wymuszane chociażby przez zmiany metodologii narzucane nam przez Eurostat. Tak, GUS absolutnie nie robi nigdy rzeczy, które byłyby nieuczciwe co do założenia, ani też nie postępuje tak, jak wynikałoby to powiedzmy z zamówienia politycznego. Ja pracowałam bardzo wiele lat w GUS-ie, od 1993 roku praktycznie do 2011. Mhm. W związku z tym tam rzeczywiście przeszłam przez bardzo wielu prezesów i przez bardzo różne układy polityczne, jeżeli chodzi o rządy, które tak sprawowane były w Polsce. I z tego co wiem, to oczywiście są przeprowadzane i rewizje i tak dalej, bo z tymi danymi nie jest tak prosto, żeby je zebrać w dzisiejszej rzeczywistości. Ale według mnie GUS zawsze postępuje rzetelnie. Tak na tyle, na ile oczywiście pozwalają mu dane, które zdołał pozyskać. Także wydaje mi się, że tego typu zarzuty są krzywdzące, bardzo niesprawiedliwe i jeżeli komuś się nie podoba, bo odczuwa, że inflacja w jego przypadku jest znacznie wyższa, to ja się z tym zgadzam. No właśnie. Bo oczywiście, że tak jest. To jest osobna kwestia. W związku z tym, że najszybciej obecnie rosną ceny żywności, czyli dobra szybko kupowane. Żywności nieprzetworzonej, dodajmy. Tak. Żywności nieprzetworzonej, bo jeżeli chodzi na przykład o restauracje, to ja nie zauważyłam, zwłaszcza w tych droższych restauracjach, jakiejś rewolucji cenowej. Nie mówię o bardzo drogich, bo na takie mnie nie stać, ale takie przeciętnej klasy, jakieś tam powiedzmy lokale, to utrzymują te ceny mniej więcej na zbliżonym poziomie od kilkunastu miesięcy co najmniej. Ale czy w związku z tym, że ta inflacja ma taki charakter, że najbardziej drożeją te dobra często kupowane, w związku z tym ona rzeczywiście może być odczuwana jako wyższa niż... Oczywiście, że tak jest. Czy to stwarza jakieś zagrożenie dla stabilności makroekonomicznej? Na przykład w ten sposób, że zwiększy żądania płacowe i przyspieszy wzrost płac i w efekcie znowu się przełoży na inflację. Nie, dlatego że ta inflacja nie jest aż tak wysoka. Mhm. W każdym razie nie przewiduję, żeby była aż tak wysoka, żeby trzeba było dawać dodatki drożyźniane, tak jak to było w latach 80. No pan tego oczywiście nie może pamiętać, nie pamiętam, bo jest pan zbyt młodym człowiekiem, ale ja pamiętam bardzo dokładnie, jak to było. Po prostu musieliśmy dostawać co kilka tygodni jakieś tam ekstra pieniądze, ponieważ pensja wypłacona na pierwszego przy galopującej inflacji rozpętanej przez pana Balcerowicza i całą tę grupę, która wtedy taki dość radykalny i powiedziałabym brutalny sposób likwidowała nawis inflacyjny. Tak. Bardzo długo go likwidowała, jak się później okazało. No ale w każdym razie to pierwsze uderzenie było bardzo silne. Myśmy wtedy rzeczywiście dostawali co kilka tygodni dodatki drożyźniane, ponieważ nie sposób było z pensji, które mieliśmy na początku, przeżyć cały miesiąc. Myśmy również w Narodowym Banku Polskim przeprowadzali pewne szacunki, jak to jest dla poszczególnych grup gospodarstw domowych. Oczywiście to są szacunki, bo jak wiadomo, tak, Narodowy Bank Polski nie prowadzi badań inflacji. Natomiast na podstawie danych pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego możemy dokonywać własnych symulacji i własnych ocen. I tam wychodziło, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie najuboższe gospodarstwa domowe, to dla nich inflacja ze względu na duży udział właśnie tej nieprzetworzonej żywności sięga nawet 7-8%. Ale generalnie w całym tym koszyku żywność to jest 20%, więc jak mówię, wszystko zależy od tego, na co kto wydaje pieniądze. Jeżeli jest to gospodarstwo dość ubogie, o niskich dochodach,
gdzie żywność stanowi znacznie więcej niż 20% ogólnych kosztów utrzymania tego gospodarstwa domowego, to na pewno będzie ta inflacja odczuwana bardzo silnie, zwłaszcza, że ona dotyczy warzyw, a warzywa, jak wiadomo, dla ludzi ubogich to jest podstawa ich diety. Dlatego no niestety tak jest. Czy to się musi wywrócić od tego gospodarka? Nie, dlatego że według mnie kwestie żądań płacowych, no one zawsze mogą się pojawiać. Tutaj bardziej ja bym się bała jakichś decyzji politycznych podyktowanych interesem partyjnym niż rzeczywistej presji inflacji, która wymusi jakieś rewizje wynagrodzeń w ogóle. To znaczy, że podwyżki w sektorze publicznym na przykład. Ja uważam, że w sektorze publicznym są skandalicznie, to powtarzam, skandalicznie niskie uposażenia. Absolutnie nie zgadzałam się i nie zgadzam z decyzją, żeby jeszcze tym wysokim urzędnikom obniżać pensje, bo one i tak są bardzo niskie. I z tego inflacji nie będzie. To nie jest powód do inflacji. Inflacja mogłaby być wtedy, gdyby były takie odgórne decyzje, jak były w latach na przykład 80., że ze strachu rząd ustępował, dawał wszystkim po kolei, ile chcieli, a najlepiej jak w ogóle była urawniłowka. Tego też tak. Pan nie pamięta, postulaty z sierpnia 80. roku, kiedy wszyscy zatrudnieni w sektorze tak zwanym uspołecznionym, czyli praktycznie wszyscy, dostali równo po 700 zł, a przeciętne wynagrodzenie wynosiło wtedy 2,5 tysiąca. Rozpętaliśmy inflację. Taka sytuacja na pewno się nie powtórzy. Natomiast rząd też robi moim zdaniem bardzo dobry krok w odpowiednim kierunku, zmieniając płynnie te minimalne wynagrodzenia. Bo prawda jest taka, że wynagrodzenia w Polsce są skandalicznie niskie. One są mniej więcej, jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenia, niewiele wyższe niż minimalne wynagrodzenia w strefie euro w przeliczeniu po kursie handlowym. Z tego punktu widzenia, jeżeli chcemy, żeby nasza gospodarka się rozwijała, i żeby tutaj pracowali ludzie za godziwe pieniądze, no bo tylko wtedy oni tutaj będą chcieli być, żyć i zakładać swoje własne domy i rodziny. No to rzeczywiście trzeba w sposób bardzo płynny, bo nie można tego robić gwałtownie, bo tego nie wytrzymają przedsiębiorcy z kolei. W sposób płynny i wyważony przechodzić do tego, żeby te wynagrodzenia rosły. Natomiast ja się nie zgadzam z takim poglądem, który związki zawodowe lansują, że wynagrodzenie to minimalne powinno stanowić połowę przeciętnego, bo to znaczy, że ludzie wysoko kwalifikowani mieliby z kolei też sztucznie zaniżane płace. Ale to, że jest pewna rewizja i że mamy tam, szacuje się, że około 4% realnego wzrostu płac rok do roku, to według mnie jest bardzo dobrze. Jest to wolniej nieco niż wzrośnie nam PKB, tak? Czyli z tego punktu widzenia mamy sytuację pod kontrolą. Czyli w świetle tego, co pani mówi, inflacja na takim poziomie, jak ona jest i jakim ona może być w świetle prognoz, nie będzie wymagała podwyższania stóp procentowych. O podwyższaniu stóp procentowych decyduje cała Rada Polityki Pieniężnej, to jest 10 osób. I z tego, co widać, bo przecież są komunikaty i nawet będzie niedługo ogłoszony komunikat, chyba jutro, z naszego ostatniego posiedzenia, które miało miejsce w lipcu, no taką mieliśmy dłuższą przerwę wakacyjną, to wiadomo, że zdania są podzielone. Ja mogę mówić tylko we własnym imieniu. Otóż moim zdaniem w tej chwili te stopy procentowe przy bardzo dużych wydatkach na cele socjalne, ja nie mówię o luzowaniu fiskalnym, bo od tego jeszcze jest dość daleka droga, ale w każdym razie są duże transfery socjalne, które generują popyt. W tej chwili nie ma powodu, żeby włączać się jeszcze dalej z luzowaniem polityki pieniężnej. Według mnie te stopy, które są absolutnie w tej chwili optymalne. My nie bardzo wiemy do końca, jak się ta gospodarka zachowa, bo mamy oczywiście prognozy, one sięgają, jak wiadomo, na półtora roku naprzód, ale to jest tylko półtora roku. Natomiast najbliższe półrocze, powiedzmy do stycznia, bardzo wiele może nam kwestii takich wątpliwych wyjaśnić. Ja pomijam już kwestie zagraniczne, które też mają istotny wpływ na sytuację w Polsce i na poziom cen też pośrednio. Wpływają również na zachowania i pracodawców, i pracowników. Mówimy tu o Brexicie, ale nie tylko, prawda? Bo tam jeszcze są te kwestie tych wojen amerykańsko-chińskich i inne. No nie będziemy tego analizować. Natomiast mamy również tutaj też pewne zapowiedzi związane z programami wyborczymi, które są głoszone przez poszczególne partie. I z tego, co wiemy, to na przykład wszystkie programy socjalne, jeśli by wygrało Prawo i Sprawiedliwość, będą kontynuowane, a nawet wzmacniane. Czyli dalej będzie ten impuls działał. I to moim zdaniem nie chodzi nawet o jakiś taki jednorazowy impuls i bodziec, tylko to moim zdaniem ma takie dosyć dłuższe działanie mnożnikowe. Czyli ten mnożnik nie działa tak szybko i krótko, jakby się wynikało z tych wszystkich modeli, które mamy. Dlatego według mojej oceny na przykład ten pierwszy impuls
impuls, jaki był wywołany przez 500+, gdzie szacowano, że tam 0,5% PKB nam wzrośnie. Nie. Dzisiaj już wszyscy, ja mówiłam zupełnie co innego wtedy, że to jest to samo, co mamy u Keynesa z tymi zakopanymi butelkami pełnymi banknotów w tych szybach, jak już ludzie z rozpaczy nie wiedzą, co robić i wydobywają te butelki. No tu nie trzeba było doprowadzać ludzi do rozpaczy. Wystarczyło dać im trochę tych pieniędzy i to spowodowało ożywienie właśnie w tych małych i średnich polskich przedsiębiorstwach. Oczywiście przekłada się to w dużej mierze przede wszystkim na dość wysoką inflację w sektorze usług. Ale ja również traktuję to jako zjawisko pozytywne. Mhm. Dlatego, że Polska, no, jak każdy kraj, który jest krajem trochę opóźnionym w rozwoju, ale należy do rynków wschodzących, tych, które jednak rozwijają się szybciej niż nasze dojrzałe rynki, niż nasi bogatsi sąsiedzi. Bardzo dobrze, że my możemy rozwijać szybko usługi, one są opłacalne, bo dzięki temu właśnie nie mamy bezrobocia, dzięki temu mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Ludzie zbędni w produkcji, młodzi ludzie, bo często są to młodzi ludzie, znajdują świetne miejsce dla siebie i nawet mogą sobie tam sami się realizować. Czyli krótko mówiąc, pani nie spodziewa się jakiegoś głębokiego spowolnienia gospodarczego i w związku z tym nie będzie potrzeby łagodzenia polityki pieniężnej, ale co z zaostrzaniem polityki pieniężnej w również jestem przeciwna zaostrzaniu polityki pieniężnej, ponieważ uważam, że bardzo wielu Polaków ma ogromne kredyty. To samo dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw. Bo jeżeli chodzi o duże przedsiębiorstwa, to one raczej z tym problemu nie mają. One mają ogromną zdolność do samofinansowania. Są również inne instrumenty finansowe, które pozwalają finansować ich rozwój, więc tu akurat problemu nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o małe i średnie i gospodarstwa domowe przede wszystkim, tak, bo to jest bardzo ważne, no one nie mają innego właściwie wyboru, jak wiele swoich wydatków finansować kredytem. Ja przede wszystkim mówię tu o kredycie mieszkaniowym i o kredytach inwestycyjnych dla małych przedsiębiorstw. Jeżeli byśmy podnieśli stopy procentowe, to pamiętajmy, że niewielki ruch ze strony Narodowego Banku Polskiego na rynku międzybankowym, bo w sumie to jest adresowane tylko do rynku międzybankowego, wywołuje ogromnie silną reakcję banków komercyjnych po stronie właśnie klientów, którzy od tych banków zależą, bo my się nie oszukujmy. Klient jest dzisiaj zależny od banku. Banki w Polsce tworzą oligopol, ponieważ jest ich za mało, ponieważ uniemożliwiono dobry rozwój tym bankom zagranicznym, które tutaj powstawały od zera, bo nie mówię o wyprzedaży polskich banków, bo to był oczywiście ogromny błąd, zakładam, że to był błąd, a nie zła wola. Natomiast banki zagraniczne, które przyszły tutaj w ślad za swoimi klientami, one naprawdę odegrały ogromnie pozytywną rolę, zarówno jeżeli chodzi o nośniki pewnych takich, powiedziałabym, wzorców zachowań korporacyjnych, bo nasze banki bardzo szybko to przejęły, to prawda i chwała Bogu, że tak się stało, że nie trzeba już czekać 3 godziny czy 4 godziny w kolejce i to nawet bez możliwości przysupnięcia gdzieś, żeby odebrać swój depozyt. Ale nie tylko to, one również wiele innych dobrych rzeczy tutaj przyniosły, a przede wszystkim one nam finansują te przedsiębiorstwa, te filie zagranicznych koncernów, które u nas są. I również jestem bardzo pozytywnego zdania, jeśli chodzi o obecność tych firm, bo inaczej bylibyśmy skansenem Europy i być może skansenem świata. Dobrze to słyszeć. A czy w świetle tego, co się na przykład dzieje na rynku nieruchomości, takie jednak trochę stłumienie podaży kredytu nie byłoby dobrym pomysłem? My to bardzo uważnie obserwujemy w Narodowym Banku Polskim, bo to jest rzeczywiście niezmiernie ważna kwestia, dlatego że pęknięcie bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości mogłoby wywołać rzeczywiście katastrofę, no jak wiadomo, światową. Nawet w Polsce to prawda, jak gdyby pękła, to by nie była katastrofa światowa, tylko nasza własna, prywatna, ale pęknięcie bańki spekulacyjnej na rynku amerykańskim wywołało nam kryzys światowy, jeden z najgłębszych, jakich doznaliśmy ostatnio. W związku z tym rzeczywiście my to bardzo uważnie śledzimy, ale nie wydaje się, żeby w tej chwili rzeczywiście groziło nam pęknięcie takiej bańki, żeby ta bańka już była na tyle pokaźna, żeby trzeba było jakimiś administracyjnymi metodami czy też instrumentami polityki pieniężnej wpływać na zahamowanie tego popytu na kredyty mieszkaniowe. Wydaje mi się, że w dużej części te kredyty mieszkaniowe wynikają po prostu stąd, że ludzie naprawdę potrzebują tych mieszkań. Ciągle się mówi o tych 3 milionach, których nie ma. Brakujących, tak. Tak, no
jak wiadomo, wszystkie programy społeczne, które były na ten temat głoszone przez różne partie, one do niczego nie doprowadzały poza tym, że tylko rosły ceny mieszkań u deweloperów, no bo załapywała się pewna grupka szczęśliwców, ale wszyscy inni, jak się nie załapali, no człowiek dzisiaj no nie chce mieszkać w mieszkaniu komunalnym z 5 innymi osobami, innymi rodzinami, które są zupełnie obce względem nas, a ja przecież w takim domu się wychowałam, więc ja wiem, co to znaczy mieszkać we wspólnym mieszkaniu komunalnym. To jest coś strasznego. Z różnych względów. I chcemy, żeby były dobre warunki dla wychowania dzieci, żeby każde dziecko miało swój pokój, nie tylko swoje łóżko, bo kiedyś w ogóle problemem było, żeby dziecko miało swoje łóżko. Więc jeżeli my chcemy doprowadzić do tego, a ludzie mają zdolność kredytową, bo dzięki Bogu, jak mówiłam, i dzięki dość mądrej polityce, którą zapoczątkowała pani premier Szydło, z tego co pamiętam, płacowej, że jednak się koryguje te płace w górę i to jest ważne. I przedsiębiorcy jakoś to wytrzymują. To jest szansa, że coraz więcej Polaków, takich nawet średnio zamożnych, będzie mogło sobie te mieszkania wymarzone kupować. Może to nie będą pałace, ale będą to mieszkania bardzo przyzwoite. Może nie w centrum Warszawy, bo to jest tylko dla elit, dla bardzo zamożnych, ale ponieważ mamy teraz skrócony dystans, dojazd jest łatwiejszy i tak dalej, także wydaje mi się, że tutaj nie. Tutaj ja nie widzę żadnego zagrożenia istotnego. Gdyby było, to na pewno będziemy mieli sygnały i będziemy interweniować. Ja bym chciał zapytać jeszcze o to, pani powiedziała, że nie przewiduje pani scenariusza, w którym należałoby politykę pieniężną łagodzić. Ale czy gdyby taka potrzeba zaszła, to czy Rada Polityki Pieniężnej miałaby jakieś narzędzia do działania? My mamy mnóstwo narzędzi. Mnóstwo, łącznie z niestandardowymi. Mamy to wszystko przygotowane. Nawet w pewnym okresie była jakaś taka sensacja, bo ktoś tam wypowiedział się, może dość nieostrożnie, że prowadzimy jakieś prace na ten temat i to zostało przez część dziennikarzy zrozumiane jako dążenie do tego, że będziemy za chwilę te instrumenty stosować. Nie. Tym bardziej, że jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej regularnie o tym mówi. Ja nie chcę mówić o tym członku Rady Polityki Pieniężnej, bo mam taką zasadę, że wzajemnie nie komentujemy swoich wypowiedzi. Ale co jest istotne? Nie, my po prostu mamy to przygotowane, tak jak jest każdy, no tutaj pewnie jest też gaśnica, tak? Gdyby się pożar wybuchł, to tę gaśnicę uruchomimy. Więc trudno jest wtedy ściągać gaśnicę, kiedy już jest pożar. Nie, my mamy to wszystko opracowane. Prace na ten temat tak naprawdę zostały zapoczątkowane w 2008 roku, kiedy wybuchł tamten właśnie kryzys. Tak. Bo chodziło o to, żeby w razie czego mieć możliwości interwencji, gdyby trzeba było zastosować niestandardowe instrumenty. Na pewno nie będziemy posuwali się do tak abstrakcyjnych rozwiązań, jak skupowanie, bo wiem, że takie poglądy też były, jak skupowanie akcji na rynku pierwotnym, bo to już chyba naprawdę jest czyste szaleństwo. Nie chcę tego komentować głębiej, dlatego że Narodowy Bank Polski nie jest inwestorem, który będzie się zajmował spekulacjami. Narodowy Bank Polski musi przede wszystkim zapewnić płynność i bezpieczeństwo i stabilność rynku pieniężnego. Więc na pewno nie może wdawać się w bardzo ryzykowne transakcje. Natomiast oczywiście instrumenty niestandardowe czy programy, które zresztą znane na świecie, opisane, moglibyśmy stosować oczywiście w uzgodnieniu z EBC, bo jak wiadomo, my jesteśmy, należymy do Europejskiego Systemu Banków Centralnych i nie możemy prowadzić polityki takiej, która nie byłaby zharmonizowana, bo nie mówię, że narzucana, ale zharmonizowana z ogólną polityką. No ja nie widzę w ogóle powodu, żeby to robić. To jest czysto teoretyczna w tej chwili dyskusja. Pani profesor, ostatni wątek, bo musimy już kończyć. Pani kolega z Rady Polityki Pieniężnej, Jerzy Rzeżyński, powiedział niedawno, że Rada rozważa możliwość zmiany zasad ustalania wyniku finansowego NBP, co w związku z tym miałoby też wpływ na to, ile pieniędzy NBP może przekazywać do budżetu co roku. O co chodzi? Ja nie jestem politykiem. To był temat, który był wrzucony na Radę Polityki Pieniężnej. Przyznam się szczerze, ku mojemu zresztą ogromnemu zdziwieniu. Tam zresztą jest kilka takich osób, które lubią robić tak zwane wrzutki. Jednym z efektów takich właśnie wrzutek było na przykład moim zdaniem bardzo szkodliwe obniżenie oprocentowania rezerwy obowiązkowej, która bankom tym dużym nie zaszkodziła, ale banki spółdzielcze naprawdę mają z tego powodu, niektóre z nich przynajmniej, dość duże problemy finansowe, bo dla nich to był istotny zastrzyk, jeżeli chodzi o pieniądze. Tutaj była to taka jak gdyby dyskusja na marginesie tego, że no, rząd ma takie bardzo ambitne programy, jeżeli chodzi o świadczenia socjalne i może się okazać, że dobrze było, żeby Narodowy Bank Polski też partycypował w jakimś
stopniu, wspomagając te programy socjalne. Ja uważam, że Narodowy Bank Polski jest od tego, żeby pilnować wartości polskiego pieniądza. Rząd sobie doskonale sam radzi i jeżeli nasz podstawowy cel, jakim jest w miarę stabilna siła nabywcza polskiej złotówki, tak? No w ramach tych odchyleń, które są przewidywalne, by na to pozwalał, no to możemy sobie takie ryzyko podjąć, bo również mamy obowiązek wspierania gospodarki. Natomiast jeżeli chodzi o przekazywanie zysku i w ogóle ustanawianie jakieś arbitralnie, ile mamy tego zysku przekazywać, ja uważam za nieporozumienie. Przecież zyski Narodowego Banku Polskiego to nie jest bank komercyjny. Pochodzą wyłącznie z niezrealizowanych, prawie wyłącznie, z niezrealizowanych różnic kursowych. W związku z tym one są całkowicie wirtualne. Nie ma czegoś takiego, bo musielibyśmy wszystkie rezerwy sprzedać, żeby te zyski zmaterializować. A więc jest to wartość wyłącznie księgowa. Oczywiście, że z punktu widzenia ministra finansów to mu zmniejsza potrzeby pożyczkowe, jeżeli byśmy coś tutaj mu dali. Ja sądzę, że rozwiązania prawne, które są bardzo dobre, bo mówi się, że jeżeli będziemy mieli na odpowiednim poziomie, adekwatnym poziomie, wszystkie rezerwy, w tym również rezerwę na ryzyko kursowe, bo to jest bardzo istotna rezerwa, to oczywiście możemy te nadwyżki przekazywać, no bo to jest rola każdego, każdej instytucji w sektorze finansów publicznych. Ale zgodne z zasadami. Natomiast wprowadzanie jakichś obligatoryjnych zapisów po to, żeby wspierać rząd i manifestować swoją lojalność wobec rządu, bo ja to tak odczytałam, być może źle to odczytałam, no to ja uważam za całkowite nieporozumienie. Narodowy Bank Polski dopiero na drugim miejscu ma wspieranie gospodarki, to jest cel pomocniczy, a na żadnym miejscu nie jest napisane, że ma wspierać jakąkolwiek politykę rządu, bo czym innym jest wspieranie gospodarki i za tym jestem jak najbardziej. Jeżeli tutaj mamy ten cel główny i misję banku spełnioną, to możemy i powinniśmy wspierać rozwój gospodarczy i to czynimy. Ale ja nigdzie nie widziałam zapisu i byłoby to bardzo dziwne, gdyby się okazało, że jednym czy tam celem trzeciorzędnym jest wspieranie polityki rządu. Dziękuję. No to czegoś Pani takiego profesor, to na pewno nie może być. W tym miejscu skończymy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Przypominam, że naszym gościem była profesor Grażyna Antyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej.